Cześć, mam na imię Samira. Jestem z Azerbejdżanu, mieszkałam w mieście Baku. Przyjechałam do Torunia w 2018 roku. Przyjechałyśmy z córką i wtedy moja córka chodziła do szkoły podstawowej. Teraz moja córka się uczy w liceum i będzie w tym roku zdawać matury. Co robię? Ja tutaj pracuję w agencji zatrudnienia jako młodszy specjalista do spraw cudzoziemców i tak samo pomagam na punkcie Fundacji Dobra dla Dobra, gdzie z panią Tatianą pracujemy, pomagamy już od 2 lat, od początku wojny. Zbieramy rzeczy, zbieramy odzież, zbieramy żywność i wysyłamy do Ukrainy. I tak samo pomagamy uchodźcom tutaj, którzy mieszkają w Toruniu. Bardzo mi się podoba tutaj w Toruniu. Powiem, że kiedy przyjechałam tutaj w 2018 roku, nie planowałam tutaj zostać. Skończyłam szkołę policjalną, żeby wyjechać i pracować w innym kraju Unii Europejskiej. Ale za te 5 lat ja się zakochałam w Toruniu. Teraz ja nie planuję gdzieś wyjeżdżać, bo Toruń jest moim miastem.